dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku. Witam Cię, Ula. Dotknęliśmy tematu integralności i dezintegralności, tego co to znaczy być razem, co to znaczy być osobno i jak te dwa biegunowo różne spostrzeżenia na naszą rzeczywistość mają się do naszego życia. Sądzę, że cały problem tkwi w tym, że my postrzegamy to w kategorii bolesne lub przyjemne. Nie dostrzegamy wartości w tym i nie chcę tutaj kreować bólu tak, jak on został wykreowany na przykład przez chrześcijaństwo, że ból jest wartością, no bo to cierpiętnictwo nam tak pokazuje. To nie w tym rzecz, tylko chodzi o to, że ból, skoro się pojawił, czy w naszej biologii jako ból fizyczny, czy w naszej psychice jako ból psychiczny i dalej, bo są ludzie, którzy twierdzą, że boli ich dusza, cokolwiek by to znaczyło, który z poziomów jest bolesny, to przyglądając się naszej biologii, gdyby nie ból, to byśmy bardzo szybko umierali. Nie sądzisz? Dokładnie. To jest kwestia... No jakbyś poszła do stomatologa z zepsutym zębem na przykład. No możesz długo nie wiedzieć i umrzeć na zęba. Nie ma po co w sumie. I umrzeć na zęba. Zakażenie, koniec, serducho staje. Paradoks powoduje, że do integracji przechodzimy poprzez dezintegrację, tak? Ponieważ wszystko, co jest poniżej tego poziomu naszego mentalnego, jako gęstość zespalana poprzez dwie przeciwstawne siły, no nie obejdziemy tej oceny, tego dualizmu i na pierwszy etap życia, kiedy musimy się nauczyć, co jest dobre, co jest złe, jaki jest kierunek tych podstawowych sił, musimy to wiedzieć i musimy to odczuwać i musimy dla przetrwania. Czyli porównując to do budowy czegokolwiek, bo jesteśmy na etapie takich przebudzeń, oświeceń, ludzie się podśmiewują z tego. Zaczynamy się w wyniku dostrzeżenia tego poziomu świadomości, zaczynamy się integrować i nie bardzo wiemy jeszcze jak, ale zaczynamy dostrzegać potrzebę taką, czyli idziemy w tym kierunku. Pierwotnie to powoduje ucieczka przed tym bólem. Dopiero później, jak człowiek zapędzi się na totalne manowce, że właściwie dokąd ja biegnę i po co? I od tego tak na dobrą sprawę wszyscy zaczynają swój rozwój tak zwany duchowy. Żeby było lepiej, żeby było dobrze, pada wtedy pytanie, no ale po co ty to robisz? Bo teraz tak, mam mnóstwo zajęć, mam normalne życie, obowiązki, już w pewnym wieku praca, rodzina i tak dalej i jeszcze proponuje mi się pracę nad sobą. Tak, i pracę nad swoją duszą jeszcze w dodatku, jest mnóstwo modyfikacji. Tak, i teraz nawet jak chcesz, to masz tyle informacji, masz tyle jeszcze różnych sposobów pracy nad sobą, że nie wiesz co wybrać. Każdy ci obiecuje, że jak skorzystasz z jego metody, osiągniesz nirwanę, uzyskasz pewne wartości materialne i tak dalej. A ja bym zaczęła od prostego pytania. Nie dlaczego, bo jak stwierdziliśmy, rozwój jest naturalny, tylko po co? I po co mi to jest? Bo tak na dobrą sprawę, żeby osiągnąć szczęście i radość, no wystarczy po prostu usiąść, nic nie robić, nie marnować swojej energii i być zadowolonym z tego, jak jest. No takie rozwiązania też słyszałem. One niestety działają do pierwszego głodu, bo w wyniku nic nie robienia, no niestety żyjemy w takim otoczeniu, chociażby finansowym, w którym dalej do baku lejemy za pieniądze, te paliwo, no i dalej musimy coś tutaj zacilić. No dokładnie. Czyli propozycja jest taka, żeby najpierw siebie podzielić na konkretne części własnego jestestwa, rozpoznać po co to jest nam dane, nie uciekać od tego, nie odbiegać, czyli przyjrzeć się po co jest mi mój ból. Ja kiedyś zapytałam się jednej kobiety, która bardzo, bardzo narzekała, że w życiu ma ciężko, bo na pewno jak ona się boi, to jej się to spełnia jako coś, co ona materializuje. Co za genialny przykład właśnie
siły swojej takiej stwórczej. No ale taki jest powszechny pogląd i tak rzeczywiście można to zaobserwować. Mhm. Ale należałoby to zrównoważyć w takim razie pytaniem może, do czego mi jest ten lęk potrzebny? Więc ja zaproponowałam jej, mówię, usiądź, zamknij oczy, wyobraź sobie, że jesteś pozbawiona tej zdolności do bania się. I to długo nie trwało, to było 3 sekundy, mówię, ojejku, ja nie chcę. Bo wyobraziła sobie, że jedzie autostradą samochodem i rozpędza się i nie bojąc się niczego, wpada w drzewo, tak? I ginie po prostu. Że jeśli przestanie się bać o to, czy bezpieczne jest jej dziecko, no to tak jakby go w sumie doszło do wniosku, nie kochała. I doszłyśmy razem do takiej konkluzji, że warto przyglądać się każdej rzeczy z dwóch różnych stron. A jakby przyjmując po całości i odrzucając po całości. I dopiero wtedy przez taki proces segregowania, weryfikowania można sobie dokonać syntezy. I uznać właśnie, że ten ból, owszem, ma wartość rozwojową, ale kiedy nie jest zrównoważony, kiedy nasza odpowiedź na ten ból nie jest właściwa, to znaczy, że gdzieś popełniamy błąd. I narzędzie, jakim jest ból, jest przez nas źle wykorzystywane. Czyli warto każdej rzeczy, która budzi w nas niepokój i tendencję do uciekania od niej, no jednak wrócić w bezpiecznych warunkach, na spokojnie przyjrzeć się i zobaczyć, czy rzeczywiście moje podejście, perspektywa jest właściwa dla mnie. Czyli w momencie, kiedy taki człowiek odczuwa, bo w przypadku bólu fizycznego jest to oczywiste, chociaż też widziałem przypadki, że nie, że lepsze rozwiązania, wygodniejsze rozwiązania są takie, żeby ten ból po prostu zniknął. Natomiast z przyczyną nic się nie robi i o tym świadczy chociażby nasza medycyna, gdzie leczenie bólu jest dziedziną. Tak jakby ból był chorobą. Tak jak powiedziałam, najpierw od czegoś uciekamy i teraz zobacz, jak się kogoś, kto od czegoś ucieka, ocenia? Jak odchudza, jak kogoś, kto nie walczy. Zobacz, wszystko ma swoją wartość. I ujemną, i dodatnią. Mhm. I tchórz przynajmniej zyskuje pewnego rodzaju dystans. Natomiast ktoś, kto walczy z daną rzeczą, ma zawężoną świadomość. No tak, bo tam jest ewidentny fokus. Tak? No więc właśnie o to chodzi, żeby w tym rozwoju, który najpierw zaczyna się od rozbiórki tego, co stare, żeby zrobić coś takiego, jak przeglądnąć, co rzeczywiście ma szansę zafunkcjonować w sposób nowy, a co jest dla mnie już nieużyteczne. Czyli tak jak w każdej konstrukcji. Jest pewna konstrukcja, rozbieramy ją i pozostają materiały budowlane po tym, prawda? Sprawdzamy, czy przydatność tego materiału jest, czy nie. Mm-hmm. Czy do pieca, czy na złomowisko, czy... Taki recykling duchowy nam taki wychodzi. O właśnie, brakowało mi tego słowa, dzięki. Właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć, czy dana cecha, zachowanie, reakcja, emocja nawet, no bo reakcja będzie natury emocjonalnej zwykle, czy ona da nam jakiś materiał do tego, żeby poskładać się na nowo i zacząć ten proces integracyjny. W momencie, kiedy tego nie zrobimy, no to co mamy? To mamy gruzowisko. No tak. I w tym gruzowisku nie można się odnaleźć, czyli... No właśnie jest kłopot, ale jest też i rozwiązanie. Można spróbować się na gruzowisku poczuć dobrze. No tak, tylko że to wtedy nie prowadzi do jakiejkolwiek integracji. A nie widzisz, że to jest takie właśnie kwestia, że po co mam coś składać, jeśli takie jak jest, ja się z tym czuję dobrze. Widzisz, bo tutaj się pojawiają pewnego rodzaju standardy. Jak się rozwijasz duchowo, jak pracujesz nad sobą, to osiągasz jakieś tam efekty. Mhm. Ale to są jakieś ogólne zasady, dość abstrakcyjne. Natomiast może dla mnie celem, zadaniem jest nauczyć się funkcjonować w chaosie. Czyli poszłabym tutaj w zapytanie się siebie w środku, jaka jest jakość mojego potencjału. Bo jeśli ja potrafię sobie funkcjonować na gruzowisku i funkcjonowanie w takim środowisku nie wywołuje u mnie niepokojów, lęków, ja się czuję w tym bezpiecznie, co mogę zrobić z tym poczuciem bezpieczeństwa? Ofiarować komuś innemu. I powiedzieć, słuchaj, zanim zaczniesz to gruzowisko zbierać, to chodź usiądź i popatrz, jakie ono jest fajne.
chodzi o tą motywację taką, wiesz, bo wyjście ponad ten dualizm i dostrzeżenie wartości i w tkwieniu w czymś i w zmienianiu czegoś pozwala tak na dobrą sprawę dopiero na całość. Ale widzisz, zwróciłaś uwagę na bardzo ważną rzecz, której jeszcze nie nazwałaś, ja postaram się to nazwać, znaczy nie muszę się starać, to jest właśnie uzyskanie świadomości. No tak. To jest jeden z pierwszych poziomów podstawowych uzyskania świadomości. To jest gruz. I on jest fajny. Fajnie mi się siedzi. Tu wysiedziałem dołeczek. Wysiedzieć dla ciebie drugi? Usiądź koło mnie i może coś nam przyjdzie, co z tym gruzem zrobić. A może nie jest to czas. Nie róbmy z tym gruzem nic. Tylko żeby dojść do takiego etapu, żeby móc popatrzeć na to środowisko, potrzebne jest zatrzymanie się. Tak, w rozwoju musimy pamiętać też o prawie rytmu. Mhm. Ludzie się tutaj gubią, tutaj brakuje tych siedmiu uniwersalnych praw, że wejście na szczebel wyżej w tej drabinie świadomości, tak, daje taki efekt, no jestem na razie, jestem tak zmęczona tym, co było, że chociażby ciało musi się zregenerować i dostroić do nowych warunków, tak? Tak. Więc pozwól sobie usiąść, odpocząć. Później pojawia się faza takiego zadowolenia. Okej, fajnie jest, cieszę się nowymi efektami. I tutaj ludzie by się chcieli bardzo zatrzymać. No niestety ten naturalny rytm mówi, no to teraz znowu coś powstało i jest materiałem na kolejny szczebel. Tu trzeba też uzyskać kolejny etap świadomości. Właściwie nie wiemy, ile tych etapów jest, ale zauważenie tego, że cokolwiek istnieje, jest w ruchu, bo jeśli nie jest w ruchu, to nie istnieje, od budowy atomowej, nawet subatomowej i dalej na tyle, na ile nasza nauka nam to pokazała, bo tyle wiemy i możemy udowodnić, tak? Z czego się domyślamy, to jeszcze jest jakby etap, który nas czeka. Ja widzę to, co ty mówisz, bo opieram się bardzo głęboko na wglądzie, że ruch jest pulsacyjny. I z tego właśnie wynika prawo rytmu, że to nie jest linia ciągła, gdzie cały czas coś się przemieszcza, tylko bardziej tak jak bicie serca. Tak, cyklika oprócz tego, czyli można to wyznaczyć na przykład po orbitalnych ruchach, z którymi mamy do czynienia wszędzie i są fraktalne, jak widzimy. Prawda? Czyli impuls. Mały element od najmniejszych, które znamy, czyli subatomowych, atomowych, kwarków, strun i tak dalej, one wszystkie zachowują pewną cyklikę, pewne drgnięcie. I jak tą cyklikę, powiedzmy kołową na przykład, nigdy nie jest kołowa, ale dla schematu rozdzielimy na dwie połówki, to widzimy gdzieś fazę początkową, czyli ten start, przejście przez tą fazę powrotną, później osiągnięcie dołu tej fali i powrót do fazy spoczynkowej. Czyli mamy w tym momencie długość fali, tak naprawdę. To wszystko da się wyrazić nawet matematycznie i wszystkie zjawiska, które znamy, które zbadaliśmy do tej pory, właściwie podlegają tym opisom, w tym także nasze życie. Popatrz na przykład na dynamikę rozwoju organizmu, naszej psychiki, na chociażby aktywność naszą mózgową w czasie dnia pracy. To wszystko są biorytmy, które także mają naturę falową. Więc gdzieś następuje spoczynek lub start, który będzie dążył do tej chwili spoczynkowej. Więc ta pulsacja pozwala na zbadanie tego całego zakresu tej fali, czyli zrozumienie, co tak naprawdę się wydarzyło. Jeżeli przegapimy ten moment, ta fala oczywiście będzie miała dalsze odbicie i będzie się powtarzać. Dlatego ludzie bardzo często zadają sobie pytanie, czemu mnie to ciągle dotyka? Stale dotyka mnie to samo. Dlatego, że się tym nie zajęłam. Niekoniecznie. Ja to pytam się wtedy, a co ty z tej sytuacji wynosisz? Czyli poznanie. Poznanie, zrozumienie i jeśli coś jest cykliczne w moim życiu, to znaczy, że ja jeszcze nie rozpoznałam wszystkiego, co ma mi ta sytuacja przynieść. Wobec tego ten spoczynek, o którym mówimy, miałby naturę poznawczą, czyli co mi się tak naprawdę wydarzyło.
w rozwoju wszystko jest procesem poznawczym, rozumienia. I teraz, kiedy biegnę, poznaję inaczej, kiedy usiądę i poznaję. To, co powiedziałeś, mi się kojarzy bardzo z układem nerwowym. Czyli mamy jakąś drogę, ale po tej drodze, która jest stała, biegną jakieś impulsy w różnych kierunkach, tak? I to jest jakby skala porównawcza, zasada fraktalna właśnie naszego rozwoju. Wszystko ma swoją wartość. Nic nie jest przez pomyłkę. No ja wychodzę z takiego założenia, tylko problem polega na tym, że ludzie, którzy mają, nie mają możliwości oglądnięcia tego z zewnątrz, przeżywają to wewnątrz, w związku z tym nie mają możliwości obserwacji, bo się integrują ze swoimi przeżyciami i trudno im jest spojrzeć na to z boku. Ale to poprzednio mówiliśmy o tym, że my się nie rozwijamy indywidualnie, w sensie samodzielnie zupełnie. Robimy to zwykle minimum w parze. I teraz, jeśli ja jestem w obszarze, który poznaję, aktywizuję go, wypełniam treścią, energią, informacją, następuje dojście do pewnej granicy, kondensacja, rośnie ciśnienie i w tym momencie no, rozpieram te ściany. Jeśli mi się uda to zrobić siłą własną od środka, jest w porządku. To jest tak jak wykluwanie się motyla, pisklaka z jajka, tak? Natomiast jeśli ta skorupka okazuje się być tak twarda, to przychodzi ktoś, kto dziobnie z jednej strony, dziobnie z drugiej strony i mi pomaga. Tylko to dziobanie jest właśnie siłą destrukcyjną. Jeśli ja to dziobanie patrzę i czuję, że ojej, ktoś mi psuje moją skorupkę, tak? Sprawia mi ból, sprawia mi przykrość, szkodzi mi. To co robię? Od środka tą skorupkę próbuję tam zamontować z powrotem. Albo odgonić go. Albo odgonić, tam krzyczę, jeszcze raz mi dziobni, to ci zobaczysz, co zrobię. Nie. Jeśli mamy się rozwijać, to właśnie jest podstawowy warunek. Ja muszę widzieć w każdej sile jej dwojakość, tak? Co prawda jest to kierunek przeciw mnie, jest efekt destrukcyjny, bo skorupka została zniszczona, aczkolwiek od zewnątrz to wygląda inaczej. To ja wtedy mogę wyjść, tak? Jaka jest wartość z tego, z tej sytuacji, w której teraz jestem? Załóżmy wobec tego, to na przykład taki typowo ludzki, codzienny naszych zwykłych zmartwień i te będą chyba najlepiej widoczne na polu partnerskim. Spotyka się para, przeżywają jakieś miłe zwykle chwile na początku. No bo taki jest element znieczulenia oczywiście, tak? Taki biologiczny. A później pojawiają się różnego rodzaju problemy. Niedopasowanie, zdenerwowanie, zwracanie uwagi na wady i tak dalej. Jak sobie dać radę z tym, żeby zauważyć w tym naukę, a nie właśnie kąsanie zewnętrzne, czyli rozłupywanie skorupki? Bo my sobie budujemy taką skorupkę. Idea jest taka. Będziemy świetnym małżeństwem, mamy wspólne cele, dom, dzieci, pies, koza, krokodyl, basen i tak dalej, prawda? I tu nagle pojawia się pewna niewygoda. Niewygoda, którą staramy się albo zmarginalizować, albo wręcz odsunąć od siebie. I bardzo często powoduje to rozejścia ludzi. No i taki człowiek, załóżmy, że sytuacja przebiega sprawnie. Odchodzi, pojawia się drugi i robi się to samo. Dokładnie to samo. To może świadczyć o tym, że ktoś funkcjonuje w przestrzeni własnego umysłu i jest zwyczajnie oderwany od rzeczywistości. Czyli spotykam się z kimś po to, żeby realizować swój jakiś pogląd, przekonanie, wizję, obraz, tak? I próbuję tego partnera dopasować tak, do tego poglądu. Tak, tak. I dzieje się tak na płaszczyźnie również rozwojowej, tej duchowej, gdzie człowieka chce się wmontować w model, a nie dobierać model do człowieka.
O, to częste pytanie, z którym się spotykam. Czy jest jakaś konkretna metoda, która jest najlepsza? Spróbuj sobie kilku i wybierz te, które ci pasują. Pod warunkiem, że znasz nie działanie i efekt, jaki metoda ma przynieść, ale przede wszystkim ograniczenie. O, i to jest ciekawy aspekt. Warto by było zaczynać od przeglądnięcia tej metody od strony, do czego jej nie użyję. Mhm. Zaoszczędzę sobie czasu na eksperymentowanie i przykładanie danej metody do naprawdę różnych dziwnych rzeczy, które robi się w prostszy sposób inną metodą. Tak, ale tutaj sprzedawcy metod, bo tacy też się zdarzają, nie mówię, że wszyscy, będą gwarantować, że ta metoda służy dokładnie do wszystkiego. I podobnie jest, kiedy mężczyzna spotyka kobietę. Tu bym podeszła właśnie w taki sam sposób, bo wyjściem jest, do czego ja partnera chcę. Tak? O, i widzisz, takie ja znamienne sobie tak słowa obraz, powodują czego? Tak. Zburzenie. Ależ oczywiście, ponieważ każdy sobie... Ależ oczywiście każdy sobie radzi z tym zarzutem płynącym z ego, że przecież miłość to są skowroneczki, serduszka i te wszystkie wizje ciekawe. A później przychodzi rzeczywistość, i dyskusja, jaką gotujemy dzisiaj zupę. I się może okazać, że tutaj każdy ma swój obraz dotyczący menu domowego, bardzo rozbieżny i jest problem. Ale problem polega na tym, że my rozumiemy zwykle siebie, natomiast brakuje nam możliwości rozpoznania potrzeb drugiego człowieka. Nie. Jeśli masz problem ze zrozumieniem drugiego człowieka, to jest objaw tego, że nie rozumiesz sam siebie. No zgodziłbym się, rzeczywiście tak, ale objawia się to tym, że krzyczymy ja, moje, tak? No ale nie można udawać, że będziesz w swoim życiu krzyczał ty, twoje. Ani tak. Trzeba, znowu proponowałabym, żebyśmy wrócili do tego, jak skonstruowana jest rzeczywistość, do tych podstawowych podziałów na gęstości i tego, że najpierw muszę się nauczyć na tych warstwach indywidualnie funkcjonować, mieć je zintegrowane, dopiero wtedy dostaję partnera, który ma taki sam stopień integracji. Chyba, że moje zadanie jest takie, żeby wspomóc tą drugą duszę, która jest parę pięter niżej. No tutaj trzeba dużo cierpliwości. Ale zostawmy to. To bardziej skomplikowane. Jesteśmy tak. Na tym poziomie takiego życia prostego, zwykłego, tak? Tak? Czyli mówimy, najpierw mamy ciała. Okej? Okay? Tak. Proste. Nie zróbmy, da się zróbmy, ukryć. No nie da się ukryć, no mamy ciała, coś z nimi trzeba robić. No. Tak? Zalecam higienę na początek. Tak. I tutaj akurat, żeby zintegrować kwestie na tym poziomie, warto się posługiwać tym najprostszym podziałem. Iść za tym, co mnie buduje, unikać niejako albo omijać to, co mnie boli. Z poziomu albo... ciała, tak? No więc w tym momencie no, jest to bardzo korzystne, żeby ten podział był ścisły. Czyli jeśli najem się paczki chipsów i mnie brzuch boli, to unikam chipsów. Jeśli zjem sałatkę warzywną i jest fajnie, to znaczy, że posługuję się... Ona jest dla mnie. Ona jest dla mnie. I poza ciałem dalej to już nie bardzo dzieci działa. Dzieci tak się uczą właśnie. Tak. I tutaj ten prosty podział... No nie mają problemu. Nie mają, tak? Jak coś mi nie smakuje, to znaczy, że nie jest dla mnie dobre, nie potrzebuję. Posługują się tutaj tym najprostszym instynktem. I tutaj ten podział musi być. Natomiast następuje pewnego rodzaju odwrócenie na warstwach wyższych, tam gdzie należałoby dostrzegać wartość, na przykład w emocji. Już, idziemy piętro wyżej i już ten podział według mnie nie działa. I mówimy tak, agresja jest zła, bo niszczy, bo człowiek rozwinięty duchowo, nie jest agresywny, bo to o czymś świadczy. Świadczy, ale nie o tym, że on chce zrobić tam krzywdę, tylko o tym, że on na przykład się boi. No właśnie, bo jak popatrzymy na świat zwierzęcy, taki, który nie kojarzy jeszcze mowy i porozumiewania się, no to agresja bardzo często występuje jako reakcja obronna. Reakcja obronna, ja cię ostrzegam, a poza tym mogę używać swojej podświadomości, która w sposób agresywny przejawia to, że jesteśmy za blisko. Czyli
uznajemy emocje za jakiś sygnał. Tak jak ból nam mówi o jakiejś nieprawidłowości na poziomie ciała, to tutaj emocje, które no, jeśli podzielimy na te dobre i te złe, to się pogubimy w tym. Rzeczywiście, ten podział jest zbyt prosty. No bo zobacz, powiedzmy, że ja jestem w trudnej sytuacji teraz, mam dużo w sobie tłumionego jakiegoś lęku, nie radzę sobie z tym i zaczynam być agresywna. No jest to reakcja obronna, ale jeśli mówię o tym, że to jest reakcja obronna, to z mojej perspektywy ona mi służy, tak? Tak, absolutnie. Bo jak przestanę siebie bronić, to co się stanie? Zostaniesz zaatakowana. Może nie zaatakowana, ale od wewnątrz mnie coś zdestabilizuje. Mechanizmy obronne tak na dobrą sprawę chronią moją osobowość, mój poziom integracji wewnętrznej. Zgodzisz się, tak? Tak samo jak strach na poziomie podstawowym. Dokładnie. Przed uszkodzeniem. Więc tutaj mamy pewnego rodzaju wartość, że niektóre lęki, mechanizmy obronne mają mnie uchronić przed tą wewnętrzną destabilizacją. Ale z twojej perspektywy, jeśli ty nie masz świadomości i dzielisz te emocje na dobre i złe, to mówisz, no, ale się baba rozszalała, jak ona mnie traktuje, a ja nie winien, tak? Bo ty możesz być akurat w sytuacji, w której u ciebie nie ma jakiegoś konfliktu, jesteś zadowolony z tego, co się dzieje, a tu ktoś, kto nie powinien cię tak traktować, bo agresja jest zła, no jest agresywny. Co z nim robisz? Oddalam. Albo odbieram atak. Reagujesz swoim mechanizmem obronnym i mamy do czynienia z konfliktem. Ja jestem złym przykładem akurat. Mówimy o ludziach, którzy wczuj się po dobrze, prostu, dobrze, tak? Dobrze, wróć sobie dobrze. Ileś tam lat do tyłu, kiedy reagowałeś jak każdy, kto był na tym etapie, tak? Co nie znaczy, że mi się to nie przydarzy. Nie, bo to nie jest tak, że my sobie ten etap zostawiamy. Ja to tłumaczę w ten sposób, bo mówię, no tak, no to skoro ty już jesteś tak duchowo rozwinięta, masz taką wysoką świadomość i rozumiesz to wszystko, ja mówię, ale emocje nadal mam. Bo chodzi o to, że jak zyskujesz świadomość na pewnej płaszczyźnie, to jej nie eliminujesz, nie wyłączasz, ona po prostu funkcjonuje. Ty się stajesz istotą wielowymiarową, tak? Czyli z jednej strony, jak się pokłócimy, to ja będę miała zrozumienie dla twoich emocji, uczuć, będę potrafiła je wytłumaczyć, może jak się bliżej poznamy, rozumiesz? Ja bym to... Ale jak mnie wkurzysz, to po prostu ci nawtykam, tak? Ja bym to nawet, wiesz co, obniżył do poziomu fizycznego, do przykładu. No, skoro jestem taki uduchowiony, to utrata ręki nie powinna mnie jakby właśnie... ruszyć i powinienem popatrzeć i o, nie mam ręki. Ale przecież to nic takiego. Więc właśnie właściwie nie samym chlebem żyje człowiek. Że ludzie powszechnie kojarzą ten rozwój jako zmienianie się w jakąś istotę nienaturalną wręcz. Natomiast tu chodzi o to, żeby zaliczyć te szczeble i połączyć górę z dołem, tak? Jeśli rozwój symbolizuje drzewo, no to, że ja będę miała wybujałą koronę, nie oznacza, że mi korzenie nagle, no nie wiem, no co, uschną, nie będzie ich. Nie, no potrzebuję z tej materii też energię ciągnąć, tak? Więc wymiana energii jest również między nami na takim poziomie. To tutaj ja bym w związku z tym, idąc za tym przykładem, dołożył jeszcze informację, bo rozważamy przykład partnerski, tak? Czyli ewidentnie różnice między kobietą i mężczyzną. No te różnice, pomijając ciała, są oczywiste. No, czyli tak. Żeby móc zrozumieć się na przykład w parze, to trzeba częściowo stać się kobietą, częściowo mężczyzną. I doprowadzić do tego, że nie jest to sztywny podział, tylko dyferencjał, w którym łagodnie przesuwamy ten suwak po tym dyferencjale i staramy się wejść w rolę swojej partnerki, względnie partnerka w rolę partnera i zrozumieć potrzeby tego drugiego człowieka i co tak naprawdę mnie denerwuje, czego ja nie rozumiem. Mówiliśmy brak sobie, że rozwój jest naturalny. Rozwój mnie jako jednostki jest naturalny. Rozwój na poszczególnych, bo mówimy też o fraktalności, w poszczególnych obszarach, na które się składają na mnie, również jest naturalny. Czyli to jest kwestia tego, żeby przenieść pewnego rodzaju zrozumienie i uznanie, szacunek, dlatego że tak jak dzielimy się fizycznie,
tak dzielimy się emocjonalnie, dzielimy się myślowo, wartościowo, karmicznie i tak dalej, więc najpierw uznajmy, że się po prostu różnimy. Że ta różnica jest funkcjonalna, jest naturalna i nic tak na dobrą sprawę nie trzeba z nią robić. Tylko poznać, zrozumieć i nauczyć się funkcjonować. I dopiero wtedy, kiedy to nastąpi wewnątrz mnie, jestem w stanie korespondować z partnerem. I nie ma znaczenia, czy to będzie dziecko, czy to będzie rodzic, czy to będzie partner do małżeństwa, czy do współpracy jakiejkolwiek innej, tak? Więc zaczynamy najpierw od rozpoznania siebie. Jeśli jest jakiś obszar, w którym ja zwyczajnie czegoś nie widzę, no bo jak mówiłam, tak? Czy ty zwróciłeś uwagę, że ja będąc w środku nie widzę, no to dostaję do tego partnera, który o tym mówi zasada lustra. Tak. Tylko to jest też tak troszeczkę wypaczone, bo jak powszechnie się to tak ujmuje, że jak ty przychodzisz i mi coś wytykasz, to znaczy, że to tak na dobrą sprawę to jest twoja projekcja i gdzie? No to mnie to nie dotyczy. Zbyt duże uproszczenie.